Iwan Komarenko, tragedia rodzinna, potrzebna modlitwa o to, co się teraz w Rosji. Iwan Komarenko postanowił przerwać milczenie i zgodził się na wywiad dla katolickiego Dobrego Tygodnia. Kontrowersyjny piosenkarz w ostatnich latach kojarzy się głównie z głoszeniem teorii spiskowych, ale też z brakiem potępiania działań Putina. Celebryta po wybuchu wojny zapadł się niemal pod ziemię i przestał udzielać się w social mediach. Co fani mieli mu za zle. Gdy jednak zaczął się wypowiadać, wywołał jeszcze większe poruszenie. Niedawno przekonywała nawet, że w Rosji panuje większa wolność niż w Polsce, a nad Wisłę nie dociera mnóstwo informacji. Jak jest naprawdę? Wywołał tym ogromne poruszenie w sieci, o czym pisaliśmy tutaj. Teraz postanowił dolać oliwy do ognia, udzielając wywiadu w Dobrym Tygodniu. Postanowił bowiem opowiedzieć, jak naprawdę wygląda życie jego rodziny w Rosji i jak jest im ciężko. Jak przyznał, część jego familii mieszka w Rosji, ale ma też bliskich w Ukrainie. Dlatego bardzo to wszystko przeżywa. Wojna to jest nasza największa rodzinna tragedia. Kiedy się zaczęło, byliśmy przerażeni. Bardziej ja niż mama. Konflikt rosyjsko-ukraiński tlił się od wielu lat. Mama zdawała sobie z tego sprawę lepiej niż ktokolwiek w Polsce i dlatego lepiej radziła sobie w nowej sytuacji, panowała nad emocjami, wyznał. Opowiedział też, że po wybuchu wojny udał się do Rosji autobusem przez Kaliningrad, bo odwalali mu wszystkie loty do Moskwy. Na początku wojny nikt nie wiedział, jak będzie wyglądał ten konflikt i czy działania wojenne rozleje się na zachodnie tereny Rosji. A nasz rodzinny Lipeck leży blisko ukraińskiej granicy, utyskuje. Iwan zapewnia jednak, że stara się żyć normalnie, mama chodzi do pracy, a on ma swoje zajęcia. Śledzę na bieżąco wiadomości w językach rosyjskim, polskim i angielskim. Chcę przyglądać się wojnie z różnych perspektyw. Chodzę na siłownię, pracuję w ogródku. Kapię się w rzece, która znajduje się tu za domem. Jakiś czas temu zorganizowaliśmy sobie rodzinny wyjazd do oceanarium, opowiada. Niestety, Komarenko spotykają też spore nieprzyjemności z powodu swojego pochodzenia. Iwan przyznaje, że jest naprawdę źle z jego finansami. Wszystko przez polskich włodarzy miast, którzy blokują mu występy nad Wisłą. Prawie nie mam koncertów. Menedżer twierdzi, że organizatorzy boją się mnie zapraszać z powodu rosyjskiego pochodzenia. Przecinek chodzi o uprzedzenia urzędników, to urzędy miast zamawiają koncerty za lisie. W tych trudnych chwilach pomaga mu ponoć głęboka wiara. W katolickim tygodniku musi albowiem podkreślić, jak jest gorliwie religijny. Modlitwa jest nam bardzo potrzebna. Wiara zbudowana na fundamencie doświadczeń jest prawdziwa. Część ludzi odwróciła się od wiary i myśli, że z tego powodu bardzo cierpia, ma depresję czy kompleksy, przekonuje. Na szczęście nie musi się modlić o to, że Putin zaciągnie go w kamasze. Ponocowa powszechna mobilizacja, o której trzeba zachodni media, jest mocno przesadzona. Mobilizacja jest tak naprawdę ograniczona. Nawet mój 24-letni szwagier nie został zmobilizowany. Choć niedawno służył w wojsku i potrafi kierować transportem opancerzonym BTR. Ja mam 51 lat i jestem polskim obywatelem. Mogę mnie więc w Polsce zmobilizować, stwierdził.